Amerykiem nie znam, ale jeżeli student amerykański... Wieczorem, bo chce się uczyć, a grupa czarnoskórych studentek pod jego oknem tam coś rozrabia i on krzyczy do niej: shut up you water buffaloes, czyli zamknijcie się wodne bawoły, i zostaje za to skazany na więzienie, bo wodne bawoły to są zwierzęta afrykańskie i dopatrzono się w tym rasizmu. Więc nie wiem, jak to jest z tą wolnością słowa w Ameryce. Musiałbym przeczytać dokumenty tego procesu, żeby się odnieść do tego, no bo na zasadzie, że nie w Moskwie, wiesz, mój przyjaciel, perkusista Karol Ludew z mojego zespołu, który był w szkole w Stanach Zjednoczonych, mówi, że na przykład podryw w ogóle nie wchodzi w rachubę, dlatego że próba zagadania do dziewczyny, która mieszka w tym samym hostelu co ty, ale nie zostaliście sobie przedstawieni, powoduje, że ona blednie i sięga ręką po komórkę i chce wołać policję. Ale myślę, że trzeba. No dobrze, też... ta kwestia dotyczy, przepraszam, przepisów uniwersyteckich. Nie, to nie było na uniwersytecie, to ale było to właśnie w normalnym hostelu. Ale to nie jest kwestia przepisów, to jest kwestia zwyczajnej ludzkiej przyzwoitości i tego, że powiedzmy sobie szczerze, z każdej idei, niezależnie od tego, jak będzie rozsądna i fajna, można zrobić głupstwo i jej własną karykaturę. Tak samo z poprawności politycznej w pewnych kręgach, w pewnych miejscach powstaje karykatura. Tak samo z myślenia równościowego czasem powstają karykatury. I z każdej idei można zrobić karykaturę. Ale czy pan nie uważa, że... Aha, przepraszam. Nie, bo moje zdanie to jest Uniwersytet Pensylwanii. Mówisz o tym Water Buffalo. I to były przepisy antydyskryminacyjne uniwersytetu. No, ja rozumiem, ale w Polsce, by się to nie wydarzyło. Rozumiesz? Jabłka do jabłek, pomarańcze. No, mamy przykład dwóch zupełnie różnych jednak systemów i społecznych, i prawnych, i tak dalej, ale wracając też do tej wolności słowa. W Polsce, moim zdaniem, się zła rzecz wydarzyła taka, że wolność słowa zaczęła od niedawna oznaczać wolność obrażania, znieważania, napuszczania i tak dalej, i tak słowo dalej. To słowo, no, co idzie w zło surowo, jak pisali zaiści. No ale dlaczego słowo miałoby być czyli jak obrażać, przy pomocy kogo lub czego? No, ja wiem tylko, że jeżeli dominantą dialogu społecznego naszego polskiego i tego medialnego i w wielu przypadkach takiego międzyludzkiego na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dominantą tego staje się wzajemna nienawiść, agresja, Wyładowana za pomocą słów. No wiesz, od słowa do czynu jest bardzo blisko. Rozumiesz, bo usłyszysz słowo, usłyszysz drugie słowo, spojrzysz krzywo i zarobisz. Ale wiecie, ale wiecie panowie, przecież ta agresja nie jest czymś, co funkcjonuje poza resztą społeczeństwa, czy co funkcjonuje poza rozmaitymi środkami przekazu. Nie, jest wszędzie. Ja podam panu przykład. Jakiegoś czasu, kilku już lat, w telewizji pokazują się programy kulinarne, których istotą jest to, że doświadczony kucharz znieważa ludzi, którzy są uczestnikami tego programu. I to jest fan. I to jest cała rozkosz tego programu, no bo pokazywanie kulinariów jest rodzajem perwersji. Kulinaria są do jedzenia, prawda? A tu się pokazuje po co? Po to, żeby pokazać, jak jeden człowiek poniża drugiego. I to się sprzedaje i z tego się robi duże pieniądze. I my mamy to wszędzie. Jest gatunek rozrywkowy, ten roasting tak zwany, gdzie ludzie po prostu sobie Ale roasting polega na tym, że tak zwani consenting adults, tak? Czyli wszyscy, którzy biorą udział, wiedzą, co to jest, i decydują się... No, tym niemniej zabawa polega na tym, żeby się obrażać i znieważać. Ale w roastingu sztuka polega na tym, że obydwie strony przeciwko sobie startują. To jest tak, że teraz ja obrażam ciebie, a za chwilę ty obrażasz mnie. Okej, więc jeżeli... zabawą społeczną, która ma nas cieszyć, bawić, nie wiem, rozwijać, pogłębiać, czy chociażby radować, jest to, że się nawzajem obrażamy i znieważamy, to znaczy, że zaszliśmy bardzo daleko. Tomek Lipiński na prezydenta, on nam zabroni sadomaso. Nie, ja nic nie będę zabraniał. Ja jestem tylko komentatorem, przedstawiam sobie własne opinie. Moim zdaniem zabawa polegająca na wzajemnym obrażaniu się jest jakąś aberracją jednak. Tomek Lipiński, proszę Paweł Łuków, studio. Informacje o 11.40, wracamy po informacjach.
upomina się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanat, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17:40. Reklama. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Zachwyć swoją sypialnią. Już teraz znajdziesz w Lidlu pościel z bawełny Ranforce w aż 10 wyjątkowych wzorach do wyboru. Ustronna pościel już od 44 zł komplet. Tak, od 44 zł. A dla całej rodziny mamy też wyjątkowe, kolorowe piżamy w super cenach. Lidl, co tydzień coś nowego. Zawsze jesteś komuś potrzebny. W dzień i w nocy. Nie może ograniczać cię ból. Dlatego sięgnij po Opokan Med. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Uwodzisz po nim wzrokiem i czujesz, że to jest nie zapomnę naszego spotkania. Emocje od początku wisiały w powietrzu. No może z kim wisiać? Reklamowuje właśnie te nowe Rino Clio. Uwodzi bez końca. Odkryj jego zmysłową sylwetkę, innowacyjne technologie i inteligentne multimedia. Nowy Rino Clio. A co ten Mareczek, co pokłóciła się z tym Mareczkiem, czy co? Bo ja to nic tak naprawdę to ja nie wiem. Nie pokłócić. Ja czemu się miałam pokłócić? Marek ma swoje humory czasami jak baba w ciąży. On ma humory jak baba w ciąży, a to jest chory królik, co ty mówiłaś, a to chory królik, no. No, ale ja już na tym zwracam uwagi. No pewnie, bo co tam na niego zwracać?